Dzień dobry. Wita Was Pani Bajka z Biblioteki Manhattan, jednej z filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Jest ze mną Smok Gerwazy. Witajcie, dzieci. No i chcemy tutaj porozmawiać. Ja właśnie zauważyłam, Gerwazuniu, że Ty coś taki jakiś smutny jesteś dzisiaj. Taki piękny dzień, słońce świeci, śniegu tyle. No tak, no właśnie dlatego, bo dzieci są w szkole, albo jeżdżą sobie na sankach, albo lepią bałwany, a ja tu taki samotny się czuję. No coś ty, no a ja, Pani Bajka, ja tobie nie wystarczam? No, z tobą, Pani Bajko, to ja jestem codziennie. Ach, ty byś chciał, żeby ktoś ciebie odwiedził. Chciałbyś, żeby tu jacyś goście się zjawili. Wiesz co? A może poprosimy panią Kasię i nam tu jakiś gości w bibliotece wyczaruje. Raz, dwa, trzy. Gości masz i ty. Ojej! Ho, ho, ho. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się nazywacie? My jesteśmy koty bajkoty. Koty bajkoty? Co to może znaczyć? To znaczy, że jesteście kotami, czy jesteście bajkami? My lubimy opowiadać bajki i nawet mamy bajki na swoim futerku. Oj, przepraszam, jestem mało gościnny. Rozbierzcie się, zapraszam. O, jakie piękne macie czapki, puszyste takie. Oho. Tak, jeszcze. Szaliczki zdejmijcie. O, rzeczywiście, bajki. Ojej, jak dużo. Oho, ho. I kotka bajkotka też ma bajki na futerku. Gerwazy, a może byśmy się pobawili? Czy ty lubisz bajki? Ja bardzo, bardzo lubię czytać bajki. No to ciekawe, czy ty odgadniesz. Zrobimy taką zabawę. I zapraszamy dzieci do tej zabawy. Pani Kasia obróci kotkiem, bajkotkiem 3 razy. A ty się przyglądaj uważnie, Gerwazuniu, bo za chwilę będziesz odgadywał, jakie bajki ma kot na swoim futerku. Uwaga, stop! Oj, 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 widzę, tu jest jakaś dziewczynka, ona ma taką czerwoną czapeczkę i niesie koszyczek. Wiem, to czerwony kapturek. Brawo, Gerwazy, 1 punkt dla ciebie. A dalej, o, jakaś dziewczyna, podpowiem ci, że to jest królewna i przyszła do niej, no widzę, Baba Jaga przyszła do niej z jabłuszkiem. To jest chyba, już wiem, królewna Śnieżka. No świetnie, a czy wiesz, co robią teraz krasnoludki? Pewnie są w pracy. No dalej, jestem bardzo ciekaw. O, jaka piękna rybka. Ale jak się błyszczy, zauważyłeś, chyba jest cała ze złota. To bajka o rybaku i o złotej rybce. Wiem, czytałem. No i jeszcze jedna bajeczka ukryła się tutaj. Ach, widzę, tu jest taka dziewczynka mała. Jest taka mała, że siedzi na kwiatuszku. To jest centymetr, milimetr. Nie. To jest calineczka, taka dzieweczka. No świetnie. Odgadłeś zagadki kota bajkota, a teraz spróbujemy odgadnąć zagadki kotki bajkotki. 3 razy. 1, 2, 3. Ach, jakie tu są całkiem inne bajki. A widzisz, tutaj jest taka piękna syrenka. O,
odsłonimy jej buźkę, żeby wszyscy widzieli, że jest śliczna i ma taki ciekawy kolor włosów. Troszkę podobny do ciebie. Taki pomarańczowy. Tak, to jest syrenka. To jest taka syrenka, która chciała być dziewczyną, bo się zakochała w księciu. No, brawo, Gerwazy. No, a dalej. Oho, zobacz. Kto to może być? Wiesz co? Ten pan wygląda mi na doktora i ma nawet taką skrzynkę, taką apteczkę i kaczkę trzyma. Ha, a ja wiem, jak ta kaczka się nazywa. Podpowiem ci, to jest kaczuszka Dab Dab. Już wiem, to jest doktor Doolittle, który płynie leczyć zwierzęta. Brawo, Gerwazy. No, chyba ci została jeszcze jedna bajka. A tu skarby na dnie morza. Ojej! A takie skarby to lubią piraci. I tu widzę jednego i ma zamiast ręki taki hak. W jakiej bajce występował, w jakiej powieści kapitan Hak? Już wiem, to chyba o takim chłopcu, o takim Piotrusiu, panie. No brawo, świetnie. Wiesz co? Mam pomysł. Zaprośmy koty bajkoty na bajkę o pewnym kotku, który był chory. Bo musisz wiedzieć, że kotami ludzie interesują się już od bardzo dawna. I w ogóle ludzie lubią koty. A ty lubisz koty? Ja bardzo lubię koty. To zaproszę was na bajkę pod tytułem Chory kotek. Na podstawie wiersza pana Stanisława Jachowicza. Jest to bardzo stary wiersz i tam występują trudne słowa. Na przykład takie słowo dieta. Dieta? Co to może być? Dieta to jest to, co my jemy. Teraz ludzie mają różne diety, bo różne rzeczy się je. A jakie jeszcze trudne słowa są? No na przykład są pijawki. Ojej! No bo kiedyś nie było takich syropków słodkich i pięknych tabletek. Kiedyś nawet zwierzęta pomagały leczyć. Ale o tym to opowiem ci kiedyś w innym odcinku. To co? Zaczynamy? Tak. Ty sobie tu usiądź wygodnie. Będziesz wszystko widział. A ja czaruję. Czary. Mary. Oho! Ojej! Kto tutaj mieszka? No zobacz, kotek. Pani Kasia nam przeczyta ten wiersz. Słuchajcie. Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku. I przyszedł pan doktor. No, jak się masz, koteczku? Źle bardzo. I łapkę wyciągnął do niego. Wziął za puls pan doktor poważnie chorego. I dziwy mu prawi. Zanadto się jadło. Co gorsza, nie myszki, lecz szynki i sadło. Źle bardzo, gorączka. Źle bardzo, koteczku. Oj, długo ty długo poleżysz w łóżeczku. I nic jeść nie będziesz. Kleiczek i basta. Broń Boże, kiełbaski, słoninki lub ciasta. A myszki nie można? Zapytał koteczek. Lub z ptaszka małego choć parę udeczek. Broń Boże! Pijawki i dieta ścisła. Od tego pomyślność w leczeniu zawisła. I leżał koteczek, kiełbaski i kiszki nietknięte. Z daleka pachniały mu myszki. Patrzcie, jak złe łakomstwo. Kotek przebrał miarę. Musiał więc nieboraczek srogą ponieść karę. Tak się i z wami, dziateczki, stać może. Od łakomstwa strzeż was Boże. Brawo, brawo, brawo! Bardzo mi się podobał ten wierszyk. A ja mam pytanie. Gerwazoniu, zobacz, w naszym okienku coś się zmieniło. Ojej! Jak myślisz, czy nasz kotek z wierszyka nadal powinien jeść takie
Tłuste wędliny i takie ciasta, takie babki. No, to chyba mu szkodzi. On chyba powinien zmienić, jak to się nazywa, dietę. On powinien zmienić dietę. No, popatrz tutaj. Dokąd wybrał się kot? Aha, on poszedł do sklepu, w którym jest bardzo dużo warzyw, owoców i soków. Oho, to dobrze zrobił ten kotek? Tak, bardzo dobrze zrobił kotek. A czy wy zwracacie też uwagę na swoją dietę? Powiem wam, w bibliotekach jest pełno książek, które mówią o tym, co jest dobre do jedzenia, a co nie. No, a jak co jedzą nasze koty bajkoty, to zapytam się je kiedyś innym razem. Pa, pa, dzieci, trzymajcie się, pa.